Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju jest dość dramatyczne, ponieważ wydawałoby się, że Pan Bóg oczekuje od Abrahama, żeby złożył w ofierze swojego syna Izaaka. Tylko że ta historia nie jest o tym, co Bóg oczekuje względem człowieka, tylko jest historią o tym, co człowiek jest gotów zrobić dla Pana Boga, aby go przekupić, żeby go poznać, żeby wejść w nim w jakąkolwiek relację. Abraham jest na tyle ważny, ponieważ on jako pierwszy odkrył jedynego Boga. Wcześniej każdy naród miał swojego Boga i panował politeizm, wielobóstwo. I wiecie, Abraham sobie siedzi i rzeźbi figurkę, dłubie jej oczy, uszy i mówi, jak to może być Bóg, skoro to jest jakiś klocek drewniany. Mówi, ani nie widzi, ani nie słyszy. Jak ten Bóg może być odpowiedzialny za wino, za jedzenie, za wszystko to, co jest dookoła nas? Jest jeden, który stworzył cały świat, który stworzył nas wszystkich. I porzuca Abraham swoje Ur chaldejskie, swoją miejscowość, swoje dotychczasowe życie i zakłada jakby nowy klan, nową rodzinę, naród wybrany, naród Abrahamowy. Abraham jest na tyle ważny, ponieważ jest ojcem dla Żydów, jest ojcem dla chrześcijan i jest ojcem dla muzułmanów. Bo wszyscy mamy tego samego Boga. Wszystkie te trzy religie, które wywodzą się właśnie od relacji do Boga Abrahama, który chciał złożyć w ofierze i przekupić Boga właśnie swoim synem Izaakiem. Ale Bóg mówi, nie chcę, żebyś składał w ofierze swojego syna. Widzę, że mnie kochasz. Chcę, żebyś był szczęśliwy. Chcę, żebyś właśnie kochał swojego syna i w ten sposób wyrażał moją miłość względem nas. I teraz skoro wiemy, że mamy tego samego Boga dla muzułmanów, Żydów i chrześcijan, to czy jest jakaś różnica? Dlaczego mielibyśmy pozostać chrześcijanami, a nie być na przykład muzułmanami? Właśnie tą różnicą jest Jezus Chrystus, ponieważ Jezus jest tym samym Bogiem, który, zobaczcie, przyjmuje ludzkie granice. To jest w ogóle coś niesamowitego, że wieczny Bóg, który nie jest w granicach czasu, który jest, stworzył cały ten świat, przyjmuje granice ciała, przyjmuje granice czasu i w konkretnym momencie na ziemi zaczyna żyć tak, jak my żyliśmy, uświęcając wszystkie aspekty życia ludzkiego. I możemy to obrazowo przedstawić tak, że we wszystkich innych religiach na świecie jest tak, że my wznosimy ręce i mówimy, jaki Ty Boże jesteś. Świeci słońce, pada deszcz, mamy jedzenie, jakoś żyjemy, czyli jesteś dobry. Napiszmy, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Czyli, że my interpretujemy, jaki Bóg jest i Go szukamy. W chrześcijaństwie to Bóg wyszedł w naszym kierunku. To On zamieszkał wśród nas. To On powiedział, że jest miłością, że do Boga możemy zwracać się Ojcze. To On nauczył nas pięknej, ofiarnej miłości, pokazując tą drogę właśnie ukrzyżowania. I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię według świętego Marka, to widzimy apostołów, którzy byli cały czas przy Jezusie. No i co? Widzieli Jezusa jako zwykłego człowieka, może trochę mądrzejszego niż inni, ponieważ potrafił uzdrawiać, potrafił mówić z mocą, ale jednak był to zwykły człowiek. I apostołowie mogli powiedzieć, jak ten zwykły człowiek może być Mesjaszem? Jak ten zwykły człowiek może być Bogiem? I dlatego Bóg zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę wysoką i przemienia się wobec nich i obok niego stoi Eliasz i Mojżesz, czyli wielcy prorok i patriarcha narodu wybranego i oni widzą Jezusa przemienionego w śniącej szacie. Widzą Jezusa, który nie jest zwykłym człowiekiem, ale widzą Jezusa Boga. Dlatego, żeby uwierzyli, a my na podstawie ich świadectwa również wierzymy, że nie jesteśmy religią przypadku, że nie jesteśmy jakimś odpryskiem od Żydów, ale że jesteśmy konkretnym wyborem drogi Jezusa Chrystusa. I jeszcze co jest dzisiaj ciekawe w tej liturgii, którą przeżywamy, że za chwilę Hugo Stefan będzie ochrzczony i on nie będzie ochrzczony w imię
czegoś tam, pomyślności czy szczęścia dla jego rodziców, ale będzie właśnie ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I na początku, kiedy wszedł do kościoła, zrobiliśmy mu znak krzyża na czole, żeby wiedział właśnie, że on jest naznaczony i opieczętowany przez Jezusa Chrystusa, że w chwili, kiedy odejdzie z tego świata, bo już myślimy o jego wieczności, że będzie miał pieczęć, że należy do Chrystusa, a jedynym człowiekiem, który mógł wejść do nieba i żyć w rzeczywistości niebieskiej, bo był bez grzechu, był Jezus. I tylko przez to, że my do Niego należymy, przez to, że On płaci za nasze grzechy swoim ukrzyżowaniem, przez to, że my w Niego wierzymy, możemy dojść do życia wiecznego, możemy wejść do rzeczywistości niebieskiej. I po to my Hugo Stefana nie chrzcimy w zakrystii, tylko tu w kościele, żeby każdy z nas sobie przypomniał, że jest ochrzczony. Żeby każdy z nas przypomniał sobie, że jestem dzieckiem Bożym, że widzę w Jezusie Chrystusie mojego Pana i Zbawiciela, że nie jestem powołany do piekła, ale że jestem powołany do życia wiecznego razem z Nim, bo jestem przez Niego opieczętowany, do Niego należę i On mnie ukochał i zawarł ze mną przymierze, które będzie trwało wiecznie. Myślmy o Abrahamie, który jest symbolem jedności wszystkich religii monoteistycznych. Myślmy o Jezusie, który nas wybawił z naszych grzechów i że za chwilę na tej mszy świętej razem będziemy wszyscy modlić się do jednego Boga, który jest w niebie modlitwą Ojcze Nasz.